Cześć, moja nazwa jest Madia. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z życia młodego rolnika. W dzisiejszym odcinku, jak sami widzicie, lecimy MTZ-cikiem na pole z naszym nowym nabytkiem, czyli naszym rozrzutnikiem do obornika. Rozrzucić obornik pod pszenicę. Także w dzisiejszym odcinku jeden odcinek odpoczynku od akcji wykopki. Jak tutaj widzicie, siano nam ładnie, elegancko suszy się. Oczywiście, mam nadzieję, że tutaj będzie tylko jeden rozrzutnik nam tutaj wyjdzie, tak jakoś. No, tutaj powinien jeden rozrzutnik tak jakoś wyjść. I w dzisiejszym odcinku mam za plan rozrzucić tu obornik. Oczywiście wziąć gruberować. No i czekać, aż posieje tutaj pszenicę. Dobra, tutaj sąsiad ma owies wykoszony, no to sobie będziemy na jego polu ładnie, elegancko wykręcać. Mam nadzieję, że się nie zdenerwuje. No i co? Jak uda nam się wyrobić z tą akcją, no uprawa pod pszenicę oczywiście, no to sobie weźmiemy i jedną łączkę przetrząśniemy i chyba to będzie łąka do przetrząśnięcia ta przed nami, no bo wiecie sami, jak to jest u mnie, że jedną łąkę koszę, drugą przetrząsam, trzecią później znowu tą, co kosiłem, zgrabiam, no i prasuję już obydwie i tak się co sezon to nam wymienia. Dobra, tutaj niestety jest tak do dupy zrobione, że mamy no niestety płot i trzeba uważać. No ale MTZ-cik sobie bardzo dobrze radzi z tym rozrzutnikiem. No z rozrzutnika nam ledwo co ubyło. To sami widzicie. MTZ-em te 15, kurczę, 12 na godzinę lecimy. Nie wiem, ile tutaj jest. 4 metry szeroko nam rozrzuca obornik, to jest tylko tak, żeby dać, wiadomo, no żeby tych nawozów sztucznych nie sypać, no bo obornika oraz gnojowicy mamy to całkiem dość przyzwoitą ilość na nasze hektary, więc no musimy to jakoś wykorzystać. Dlatego kupiłem ten nasz nowy rozrzutnik, no i przez to też mamy tą nową beczkę do gnojowicy. No bo kurczę, ciężko by było moim starym sprzętem, tym naszym rozrzutnikiem polskim małym, rozrzucać tu obornik. No bo tutaj w sumie na tym naszym nowym rozrzutniku mamy około trzech tych moich starych rozrzutników, także no przeskok jest no bardzo niezły, a zwłaszcza, że teraz MTZ-em sobie jeździmy z obornikiem. No i dzięki temu, że MTZ-em sobie jeździmy, no to górka nie jest nam straszna, jak tam ta góra, oczywiście, gdzie mamy soję. Muszę cały czas pamiętać, że tam jest soja, żebyśmy to skosili i zasiali tam owies, ale owies dopiero tam zasiejemy na wiosnę, także no nie ma co się martwić. Oczywiście wapno będę musiał jeszcze rozsiać w międzyczasie, jak wykopiemy ziemniaki tam na stanowisku po ziemniakach. No ale jeżeli ma jeszcze być jeden odcinek z kopania ziemniaków, no to no nie będę po prostu tego wapna tam woził. Na razie robimy to, co robimy. Jest czwarta minuta odcinka, a jako że jest czwarta minuta odcinka, no to oczywiście autopromocja kanału. Jeżeli wam się odcinek mniej więcej jeszcze w tym momencie podoba, no to zostawcie subskrypcję i łapeczkę w górę. Subskrypcję po to, żeby was nie ominęło więcej takich fajnych odcineczków, gdzie ja wjeżdżam w krzaki i muszę sobie teraz cofać. No, to jest bardzo fajne zajęcie. No i łapeczka w górę mnie tam motywuje
Oczywiście komentarzyk też jest mile widziany. Jakiś hashtag, no to hashtag MTZ niech jest. A ja wam przypnę serduszko do komentarza. No komentarze też mają być typu, że no coś tam. Jeżeli mam poprawić, no to poprawię. Oczywiście zapraszam was do czytania opisu. Oczywiście co, w opisie macie mój Discord, na którym zazwyczaj siedzę na live'ach. No i możecie wtedy ze mną pogadać bez problemu. Także no, ja żadnego problemu nie widzę. Także no, tak po to mamy Discorda. No i co? No i... No i czadzior, dobra, tutaj sobie wezmę. O. No i co? Jeszcze w opisie macie link do Karolka i Citosa, do kanałów Karolka i Citosa. Także bardzo, bardzo polecam. Dobra, lecimy sobie. Jedziemy sobie wymienić Grubera. Znaczy gnojarza na Gruber. I zaraz wracamy na pole. Oczywiście wymusiłem, no bo tutaj nie da rady zrobić dróg takich, żeby wyjeżdżać i można było się zatrzymać tak jak u mnie. Tylko nie, tu wszystko musi być pod górkę, więc no jest trochę ciężko. Jedziemy po Gruber, zgruberujemy sobie ten nasz obornik. Oczywiście, no to pewnie będzie chwila, moment. No i po tym gruberowaniu, no to sobie ładnie, elegancko, ładnie, elegancko przetrzęsiemy tą łąkę tam na polu, tą dalszą. No, żeby nie było, przetrzęśniemy, ja sobie tą łąkę za oborą przetrząsnę na, poza odcinkiem, no ale żeby było jakieś urozmaicenie. I dobra, tutaj sobie wjeżdżamy. Fajnie, elegancko. Przyczepy sobie stoją. Też bardzo dobrze. Jeszcze 4,5 tysiąca litrów obornika mamy na rozrzutniku. 30 stoi. Ładnie, elegancko. Za niedługo idzie na sprzedaż. Znaczy no, za niedługo. Dopóki nie mam pewności, że kupiłem ładowarkę, to niech 30 na razie stoi. No a jak już kupię jakąś ładowareczkę, no chyba że założę tura do MTZ-a. Albo do 60. Nie, do 60 już nie będę zakładał tura. Ale jak już to do MTZ-a, no to wtedy tą 30 sprzedam. Dobra, tutaj sobie cofniemy. Bo i tak mamy te prawie 10 tysięcy na koncie. I dobra. Lecimy. Lecimy teraz z Gruberem. Zgruberujemy na głęboko. Później, no mówię, w następnym odcinku będzie część druga z ziemniaków. No i po ziemniakach, no to pewnie będzie grabienie oraz siew pszenicy. Później będzie prasowanie. No chyba że zrobię grabienie. Grabienie. Z siewem, raczej z wykopkami, a z siewem pszenicy byśmy zrobili prasowanie. Coś takiego można sobie pokminić. Także zobaczymy jak to będzie. Mało wiele, a czy czasu dużo nie mam na myślenie, bo to już aż jutro będzie ten odcinek. No ale no cóż, on będzie jutro nagrywanie, więc na spokojnie. Na razie mamy ten odcinek nagrywany na środę.
Także jako tako te daily nasze idzie ku górze, raczej no do przodu. Już tam widzę, że jako tako statystyki naszego kanału się zaczęły poprawiać. Dobra, bieg niżej na M, żeby MTZ tam dobrze nam ciągnął. No i on ciągnie najlepiej jak może, 15 na godzinę. Fajnie, fajnie. Kurczę, a szkoda by było go zmieniać na jakiś inny model ciągnika, żeby był inny ciągnik naszym, oczywiście tutaj głównym ciągnikiem na gospodarstwie, bo MTZ na razie jako tako dobrze się sprawuje. Hektary obrobi, nawet uproszczoną uprawą, czyli gruberowaniem, a czy no gruberowanie, no bezorkowcem robić jakimś. No to gruber nasz, nie? Wiadomo, w farmingu sobie nie ściągnę tych bocznych. I nie będę jechał na samych dutach. Tylko, no kurczę, muszę być już uzbrojony taki gruberek. Bo tak to. By fajnie to nawet wyglądało, jakbym mógł ściągnąć. I no. Jeździć, tak? No bo wiadomo, wtedy z taką prędkością bym nie jeździł, bo wtedy no to MTZ-a by rozerwało w pół, no bo on nie jest wzmacniany, no ale jak kopci, no to jest szansa, że będzie dobrze, nie? Dobra, jest szansa na wykąpanie szympansa, fajnie, elegancko, dobra, gruberek idzie w dół. Czas na jakąś miniaturkę. Tak jest. Dobra. Cyk. Cyk mój chwuk. I elegancko. I elegancko, mamy miniatureczkę. Fajnie, elegancko. Wiadomo, z gruberowania, no ale i tak tytuł odcinka będzie uproszczona uprawa pod pszenicę. Nie wiem czemu tak, ale tak jakoś mi się wrąbało, żebym to ten odcinek nazwał. A miniaturki wolę zrobić, by w fazie gry, bo później mam to ustawiać na nowo, zrobić jakieś backupy. No to nie dla mnie, nie? Ja jestem chłop ze wsi, w dzień pracuję, w nocy nagrywam oczywiście dla was odcinki. Może jeżeli będzie dobry, będzie czas, no to będą, mówię, się pojawiać live'y. Zazwyczaj w niedzielę wieczorem. No chyba, że mam wolny piąteczek. No wieczór, no to w piątki wieczory też się pojawią takowe live'y, żeby one były. Jak one będą, no to będzie dosyć ciekawie. Raczej no ciekawie, no na razie będziemy kontynuować te samouczki z Katylin Crops. No i na tyle się kończy ciekawość live'a, no. A, to tam mniejsza, dobra, tutaj sobie już poprzeczniak zrobimy. Ojo, 14 minuta odcinka, my rozwaliliśmy obornik na tym polu. O i oczywiście. Oczywiście co? No i oczywiście. I oczywiście tutaj idzie. Jak wściekłe. Dobra, tu zrobiliśmy poprzeczniak i lecimy tu na spokojnie. Jeszcze 60 dzisiaj sobie poupalamy. No bo czemu by nie? Z tą przetrząsarką. No takie 25 minut odcinka wystarczy. 3 roboty na jednym odcinku 25-minutowym, przypominam, nie?
bo wczoraj był 40-minutowy odcinek z kopania ziemniaków części pierwszej. Na część druga będzie trochę krótsza, bo już sobie ukopię przed odcinkiem jeden zestaw, dokończymy kopanie na, no, dokończymy kopanie na odcinku wtedy. Pewnie jeden zestaw jeszcze wykopiemy i wtedy, no, pojadę zgrabiać, bo czemu nie, by nie? Czemu by nie? A te tam takie sprawy zielonkarskie, jak przetrząsanie, grabienie, to uwielbiam robić. Oczywiście prasować. No, lubię prasować. Ale to tak bardziej takie przetrząsanie, zgrabianie i owijanie. No chyba, że jeszcze ewentualnie transport, bo transport tych belek to też jest dość ciekawa, no, robota i bardzo fajna dla mnie. Zazwyczaj tak lubię. Bo jeszcze do niedawna żem 60 lub 30 sobie tak fajnie, elegancko w transporciku robił. No ale to tam mniejsze, dobra. Tutaj ile nam zostało? Z 2-3 przejazdy. Kurczę, żebym dorwał jeszcze ten kawałek, co jest przed nami. To tutaj by, kurczę, pole. Niezłe było. I jakbym jeszcze dorwał ten kawałek tutaj, obok. To naprawdę kawałek niezły. I bym miał na co przyjechać. By mucił i mucił jeden dzień. Orał tyż. No bo trzeba chyba powiększyć te mniejsze pola. No bo co? To jest chyba jedno z moich najmniejszych pól, które mam. Tak. To jest najmniejsze. Ile ona ma? I teren, dobra. Teren. 0,8. Dobra, zapomniałem. 25 arów. No to naprawdę jest najmniejsze. A te tutaj pole ma 0,36. No ale to jakbym 0,36 połączył, no to mamy prawie pół hektara. No to kurde. Było, nie było. Te pole pod ziemniaki to jest cud miód i orzeszki. Chociażby mi przeszkadzał płot, pewnie, do którego bym się przyzwyczaił. No ale Polak musi pomarudzić. Każdy o tym wie. Nie no. Na razie musimy sobie park maszynowy troszeczkę powiększyć, żeby pozwolić sobie na więcej hektarów. Wiem, że mówiłem, że MTZ by dał radę śmiało obrobić, no ale mimo to też nie można katować 80-konnego, no 80-konnego ciągnika na tylu hektarach. A zwłaszcza, że my nie mamy wszystkich, no, tych pól tak blisko gospodarstwa, tylko no tutaj na przykład trzeba trochę przejechać, bo to jest w sumie najbardziej oddalone. No ale jak nie ja, to kto da radę? Dobra, jest 20 minuta odcinka, to idealnie zajedziemy tam 60-teczką i sobie przetrząśniemy i odcineczek skończymy. Tutaj miałem, kurde, zrobić wjazd i tak, no, pozapominałem się, że wreszcie nie zrobiłem. Ale mi to tam nie przeszkadza.
O ile tutaj już tak, a o wiele tutaj widać, że tych pól moich przybywa. Bo tu wokoło chałupy to na razie już nic nie będę kupywał. Tylko najwyżej, mówię, tam tą trujeszkę bym przytulił chętnie. I to w sumie by było na tyle. Dobra, w ogóle jak tam sałata? No właśnie, jak tam sałata, jak tam sałata? Gdzie mamy produkcję? Krówki wszystko mają? No pokarmu nie mają, no to standard swój będzie trzeba dorzucić. No pokarmu to im musi starczyć, mało wiele. Dobra, to 21 miesięcy. Ziarna mało wiele jeszcze jest. Tu woda jest. Tu też jest. No, będzie zaraz 500 kilo. No to zaraz wypluję po jednej palecie. Tutaj mamy tych truskawek 400. Ten, no to aż tak źle nie jest, bo truskawki będą do końca października i później je rozłączamy na listopadzie gdzieś i wtedy czekamy znowu do kwietnia czy do marca, zobaczymy jak to będzie. No bo wiadomo, no chcę trochę realizmu dać od siebie, bo jeżeli będę w zimę zbierał truskawki na świeżym powietrzu, no to nie wiem, czy to już nie powinno być takie idealne do szejków truskawki. Chociaż mi to tam różnicy nie robi. Czy zimą, czy latem truskawki będę zbierał. Ważne, że pieniążek jest. Chociaż jakbym zimą zbierał, no to zawsze cena za kilogram jest ta sama, no ale kilogramy się wtedy będą inaczej zgadzać. No bo wtedy truskaweczki jednak będą troszeczkę ciężejsze. No właśnie, troszeczkę ciemniejsze. Ojo, ziewnąłem sobie. I tu mi kurde ciągnik na drugą stronę. Bujnęło. Dobra, zdążymy przed tym samochodem? Oczywiście, że zdążymy. Bo tak to bym się nie nazywał. Adi. Dobra, w ogóle ta kosiarka mi jakoś poje... Nie powiem co. Kosiła, no ale cóż. Dobra. Trójeczka. Spokojna jazda bez celu. Raczej znaczy, cel jest. Przetrząsnąć to, ale to zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jak na razie fajnie, elegancko idzie. 60 ani dymu nie puszcza. I ta animacja tego przetrząsania siana to jest coś w tym farmingu dla mnie rewelacyjnego. Nikt jeszcze takiej tekstury nigdy nawet na modach nie zrobił, a oni tutaj no po prostu dali w podstawce gry. I fajnie, no powiem, że tak. Mnie tym zaskoczyli wtedy. Dobra, tutaj lecimy. Jak to wygląda? Zbieramy? Tak, zbieramy, bo to jest 4,2 metra chyba szerokie. Nasza przetrząsarka. No, tak jest w oryginalnej, nie? Z prawdziwego zdarzenia, no, z prawdziwego życia, bo zazwyczaj ja tą przetrząsarką, no, 60 też jeżdżę, tylko że troszeczkę inną, bo przednia oś jest oczywiście okrągła i kabina jest plastikowa plus plastikowa maska z przodu. Wiem, szpeci tą maskę, no ale no, w ogóle wygląd ciągnika, no ale kiedyś to robiło inne wrażenie. Także proszę mnie nie hejtować. Chociaż komu by się już chciało w 25 minucie mnie hejtować. Ale może ktoś tam jednak dotrwał do tego momentu. Na pewno Cheetos. Cheetos, jeżeli się mylę, no to nic nie napisz. A jeżeli się nie mylę, no to weź napisz. Nie wiem.
ofertę na ładowarkę Manitu. Nie. Merlo, o, na jakieś Merlo, bo bym Merlo sobie tutaj kupił oczywiście. Jeżeli masz tam, panie Stachu. Dobra, bo i tak tą pewnie łąkę będę poza odcinkiem zbierał, nie, zgrabiał, a później będę zbierał. No, to tak fajnie, elegancko nie musi być zrobione. Chociaż jednak musi być, żeby tych balotów było, a było, ale tam sąsiad ma dużo tego mlecza, bo narosło na tej górze. Dobrze, że na moją soję to nie przeszło, bo jakby przeszło, to nie wiem, podpaliłbym tą łąkę w pieździu. Także tak to właśnie wygląda. Dobra, tutaj lecimy. Kurde, do tej roboty lepszego ciągnika nie mam. Nawet 60 by podcisnęła tą 6, chyba gwiazdową jeszcze by po 2 dodał na jedną stronę, no to 60 by sobie dawała radę, tylko by trzeba już mieć ten oczywiście wózek. No to mało potrzebuje mocy, a po co więcej, skoro to tylko jedzie po utwardzonym. I to tyle. No ale teraz na razie funduszy nie mamy. I stop. I stop, i stop. Poczekajcie, tu jest, a tu jest w ogóle trochę. A nie, jest ta sama. Tak samo jest zasada działania. No. Tu, a nie. U mnie jest trochę inaczej. No ale no cóż. Możliwe, że mam trochę młodszy model, no ale tam mniejsze, dobra. Ja w sumie przy tej 60, no zostaję, zaraz będę składał oczywiście tą naszą piękną przetrząsareczkę, nie 60, przetrząsarkę i będę leciał na tamtą drugą łąkę przetrząsnąć, żeby jutro już wam nagrać odcinek z kopania ziemniaków. Także co, ja się z wami żegnam, do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Już jutro.